Polskie Radio Warszawa. Podajemy komunikat dowództwa obrony Warszawy. W ciągu nocy dzisiejszej nieprzyjaciel nacierał na Pragę i został krwawo odparty mimo huraganowego wsparcia swej artylerii. W ciągu dnia dzisiejszego lotnictwo nieprzyjaciela w dalszym ciągu bombardowało miasto, niszcząc szereg historycznych budynków, kościołów i szpitali. Ludność miasta zachowuje wspaniałą postawę i chęć obrony stolicy, pomimo trwającego od 8 dni braku wody, światła, żywności i medykamentów. Znów Mircie coś nawalił. A może to w Warszawie? Jak Romole taką wojnę? Rząd wyrwał, naczelne dowództwo wyrwało, a mama mi się za nich nastawiać. Na pewnie. Po co? Tu pan Bosman będzie miał wikt i opierunek do końca wojny. A wy nie. Ja? Nie. Na urlop pojedziesz, co? Wojna się skończyła. Jak dla kogo? Dla Warszawy jeszcze nie. A nasz grom i burza już w Anglii. O, widzieliście? Do Anglii się wybiera. Może na Orle, co? A może na Orle? Puknij się. Czy ty wiesz, co to jest dojść do Anglii przez cały Bałtyk? 10 razy by nas zatopili, jeszcze byś, bracie, nie wyszedł z portu. Tak myślicie, Bryt? No bo jak, panie poruczniku? Jeszcze ani jednej salwy nie oddaliście, już... To już jakoś nie bardzo. Widziałeś go, jaki chojrak? Smrodziarze. Zostaw. Niech się męczą. Coś ty, zbyka spadł o fermo. Fuknij się w łeb tym młotkiem. Pewność, ślepa komendo. Tobie kury macać, a nie dotykać się przyzwoitego działa. Kujonie jeden. Śmiej się, śledziu marynowany. Tu trzeba inteligencją, a nie na siłę. Kapujesz? To się tak robi. Śmierdzielu afrykański. Widzisz? Kina polega z Anna Semulile? Nic nie rozumiem. Mów po ludzku. Anna Semulile! No to sprawdzaj, ofermo. Leutnant. Oddajcie mu rokosz. W ten sposób nic nie zrobimy. Ale to jest rygiel zamkowy, panie poruczniku. Podajcie mu rokosz. Ale ja go nie mam, panie poruczniku, jak pragnę zdrowia. A więc co się z nim stało? Ta druga oferma ma w prawej kieszeni. Das Rygielschloss befindet sich in der Tasche dieses Matrosen. Bitte, schauen Sie nach. Wada geht das, gute Sie. Au Sie nach. No, widzisz, tu ma nie jeden? Oskarża się solidnych polskich marynarzy. Dosyć tego dobrego. Pomożecie przy torpedach. Co, jeszcze im pomagać przy rabowaniu orła? Ropę nam zabierają. Załatwione, panie poruczniku. Tylko trzeba im wytłumaczyć, żeby odwrócili orła dziobem do wyjścia, bo inaczej się nie da wyładować, nie? Tak, macie rację. Inaczej nie da rady.